Okoliczności powstania cieplic nie są znane. Legenda głosi, że woda cieplickich źródeł w 1175 roku uzdrowiła jelenia zranionego przez księcia Bolesława Wysokiego w trakcie polowania. W 1281 roku książę lwówecki Bernard podarował zakonowi Joannitów ze Strzegomia tutejsze źródła i okolice. W 1288 roku wybudowany przez nich został gościniec dla chorych, którymi się opiekowali. W drugiej połowie XIV wieku, po odejściu Joannitów, cały Śląsk znajdował się w panowaniu korony czeskiej, a nowym właścicielem cieplic został Goczeszow, rycerz na usługach księcia Polka II Świdnicko-Jaworskiego. Przez następne stulecia cieplice pozostawały w rękach jego potomków, Szawgoczów, którzy w 1403 roku oddali jedno z dwóch cieplickich źródeł cystersom. Był to początek ich leczniczej działalności. Choć wojna 30-letnia zatrzymała rozwój uzdrowiska, za sprawą Krzysztofa Leopolda Szawgocza w drugiej połowie XVII wieku przybywały do cieplic znamienite osobistości, takie jak królowa polska Marysieńka Sobieska, która bawiła tu ze swym dworem w 1687 roku. Jej wizyta na długo zapadła w pamięć ciepliczanom. Przełom wieków XVIII i XIX to okres intensywnego rozwoju kurortu. Liczne atrakcje pozostawione przez ród Szawgoczów, w tym uchodzący za największy w Europie gabinet ornitologiczny oraz teatr dworski, cieszyły się niezmierną popularnością. Zaowocowało to zatem wizytami wielu wybitnych person, do których zaliczają się król pruski Fryderyk Wilhelm III, późniejszy prezydent USA John Quincy Adams, Johann Wolfgang von Goethe, Hugo Kołłątaj i Józef Wybicki. Do dnia dzisiejszego dużą popularnością cieszą się zainicjowane przez Szawgoczów instytucje kultury, Zdrojowy Teatr Animacji oraz Muzeum Przyrodnicze, które niedawno poszerzyło swoją ofertę o wirtualne muzeum barokowych fresków na Dolnym Śląsku. Oprócz niewątpliwych walorów historycznych, cieplice wyróżniały się organizacją licznych wydarzeń kulinarnych. W 1902 roku sławą okrył się doroczny jarmark zwany Talzamarkt, podczas którego sprzedawano pierniki zwane ciaptakami. Od roku 1906 ogromnym powodzeniem wśród cieplickich kuracjuszy cieszyły się organizowane w okolicy cieplic zjazdy saniami rogatymi, zapoczątkowane przez Jana Henryka XV von Hochberg. W 1945 roku Dolny Śląsk włączono do Polski, a w 1975 roku cieplice stały się częścią Jeleniej Góry. Mieszkańcy i turyści coraz częściej zaczęli korzystać nie tylko z wód termalnych, ale również ze sprzyjających warunków do uprawiania sportów, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Złoża gorących wód termalnych o wysokich walorach leczniczych to największy skarb Jeleniej Góry. Na ich bazie powstały Termy Cieplickie, duży kompleks basenowo-rekreacyjny z częścią gastronomiczną, centrum fitness i odnowy biologicznej, którego atrakcyjna oferta służyć ma poprawie zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców miasta, a także licznie odwiedzających uzdrowisko cieplice, kuracjuszy i turystów.
Yes.